Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Wizard 101. W tym odcinku oczywiście porobimy sobie kolejne questy. Też niedawno, bo dwa dni temu, od momentu tego nagrywania odcinka, to wyszedł nowy odcinek Dragon Ball Super, w którym to widzieliśmy, że Goku tak jakby trenował z Gohanem, ale to i tak było takie ala coś przedstawienie, no bo wiadomo, na początku tak nie chciał walczyć, bo jakby to tłumaczył, że jest tym, no. No różne takie ciekawe scenki były, przedstawiał swoją osobę może w taki sposób, że jest mężem Videl i tak dalej, że jest ojcem Pan. To trochę dziwnie to wyglądało, można powiedzieć, że bez sensu było kompletnie. No a potem się zgodził jako postacią Greto Sayamana. Co naprawdę nie było złe, oczywiście. No nie było złe po prostu w tym wykonaniu. No ale no można się przyczepić, no wiadomo. Ja nigdy nie byłem zwolennikiem tego wyglądu, tego stroju Greto Sayamana. To jest kompletna beznadzieja, jakaś porażka. Nawet Trunk ten mały przy tym jak pierwszy raz, jak Gohan pierwszy raz założył ten strój głupi, ten głupi strój, no to aż mu puszka spadła, aż upuścił puszkę, którą trzymał wtedy, było niezapomniane, nie? Reakcja, efer. No ale jak już przemienił się w Super Saiyana, to siłą tej przemiany zrzucił ten hełm i to już jakoś tam w miarę wyglądało już na pewno lepiej. Ale sama walka nie była zła. Na pewno nie była zła. Tego nie można im zarzucić. No ale wiadomo, mogłaby być nawet jeszcze lepsza, ale Chi-Chi ją przerwała, także co zaowocowało oczywiście ta walka zaowocowała zniszczeniem właściwie doszczętnie pola. No tak, ale potem jeszcze Goten podrzucił, że może trenować z Krillanem na przykład. No i zaraz, jak to zostało mu podsunięte, zaraz z domu szybko wyfrunął. Zaraz pokazał się u Krillana na akcji, co też było w miarę zaskakujące dla tamtych osób. Dla kolegów Krillana. No ale to też mnie zdziwiło, że Krillan został zraniony od pocisku. Przecież jak dobrze wiemy, w zwykłym Dragon Ball na samym początku, w pierwszych tych odcinkach, kiedy widzimy Krillana, jak Lunch strzela do Krillana, no to nic mu praktycznie nie robi, tak? No i tu już jest coś nie tak. Jeżeli moc Krillana jest na poziomie kilkuset tysięcy jednostek, jak nie kilku milionów, no to można powiedzieć, że trochę się zagalopowali twórcy. Zbytnio według mnie odskoczyli od tego, co powinno być. O, dawno nikogo nie widziałem tutaj. I can feel Buzz go now and learn of the history of our conflict by reading the two tomes that recount first the alliance and then the rift between our two families. It may ease the confusion of our spirits. Goku zjawił się u tego Krillana i mieli tam trenować koło jego domu, ale wpadli na lepszy pomysł, żeby trenować u genialnego żółwia. No i tam było ten ciekawy strój uniemożliwiający w jakiś sposób ruchy Goku, no co ułatwiało sprawę Krillanowi, no ale tak czy siak było ciężko mu.
ten strój był w miarę ciekawy. Ale coś jeszcze chciałem. O właśnie, jedna z ważniejszych rzeczy, że najprawdopodobniej w kolejnym odcinku dowiemy się tej tajemnicy genialnego żółwia. Jak zwiększyć moc, czy coś w tym stylu. Then the alliance made both families and Krakatopia albo coś w tym stylu. Nie oglądałem jeszcze z polskimi napisami, także mogę się jeszcze mylić, ale to może być ciekawe. Jakiś dodatkowy, jakieś ogromne wsparcie, wspomagacz, czy coś w tym stylu. Jakiegoś boosta dostaną. No chyba, że po prostu blefował w tym wypadku, ale to jest akurat możliwe. I jeszcze na końcu chciałem powiedzieć o tym, o tej zapowiedzi tego turnieju, bo też już w internecie krąży. Tak samo też u Bukiego, kto oglądał, to tam może sobie obejrzeć u Bukiego. No, w większości się z nim zgadzam, co nie oznacza, że we wszystkim, w tym odcinku oczywiście, bo nie będę porównywał do całej reszty przecież, nie? No tak, i ta zapowiedź, no to już tam pokazują nam zdecydowaną większość tych bogów zniszczenia, bo jednego to... No, można powiedzieć, że to jest jedna wielka porażka, bo nie dość, że najmniejszy, to jeszcze najdalej był w tej całej scence. I też ciekawe to, co Buki zwrócił uwagę, że to jest z jednego z filmów, który też niedawno wyszedł, także... No, jeden Bóg zniszczenia, przebrany jak za klauna i jeszcze jego anioł do tamtej, do jednej z bohaterek też podobna, albo przynajmniej oni tak są. Ale jak to wiemy, już Bóg mi raz tak coś mówił, że zagraniczni youtuberzy potrafią z kubka, który stoi tam na stole, a który był po prostu od tak narysowany, żeby zapełnić w jakiś sposób tam tło, no to oni się tam doszukują różnych tam zawiłych teorii, albo smaczków, albo powiązań, a co tak naprawdę może nic kompletnie nie oznaczać. Także ja jestem zaciekawiony tymi nowymi postaciami i tak jak Buki wierzę, to jest... No, dobre rozwiązanie, że wszyscy nie wyglądają tak samo, chociaż ci Kaioshini, którzy im towarzyszą, zdecydowanie w większości jest ta sama stylistyka, jakby nie patrzeć. Tu by wypadało go ściągnąć na strzała. Super Pizz by tu się przydał. No i tam różnie widzieliśmy tych bogów zniszczenia, tam był wilk, lis czy coś takiego. I też przy okazji była postać, która walczyła z Goku, też jako wilk, ale to Buki mówił, że to mogłaby być jego rodzina albo coś takiego, co według mnie mogłoby to być mocno naciągane. Według mnie to by nie pasowało, chociaż kto wie. Kto to wie? Nigdy nic nie wiadomo. No bo i za późno tu wydałem tę różdżkę, no. Za późno, za wcześnie raczej. Nie w tą stronę. Ale mniejsza z tym. To wtedy w taki sposób dam. Tutaj na pomocnika. No i dobra, no i tam jeszcze był coś a la robot. Tak jak ktoś z mojej rodziny zauważył, jak zobaczył tą zapowiedź tego turnieju, to powiedział, że to przypomina tego kolesia z GT, co tam pompowali go jakimiś tam ludźmi, czy tam mocą, czy czymś tam, co wtedy Goku walczył z nimi, co pan była w środku uwięziona i tam mieli na 3-4, ale
Goku zdecydował, że na jakieś tam jedzenie będą wyliczać, bo musieli po prostu strzelić tam. Jednocześnie w tym samym momencie musiał pocisk trafić w to samo miejsce, tylko że wiadomo, pan od wewnętrznej strony, a Goku od zewnętrznej strony. Także to z daleka to wyglądało w miarę podobnie, co prawda jakby to głowy nie miało, także dokładnie to samo wyglądało, tylko że jakby bez głowy. Chociaż tam wiadomo, było widać coś tam na podobę głowy, twarzy czy coś takiego. Tak jak wielu ludzi nabija się z osób grubych, akurat ja jestem osobą chudą. Co jest oczywiście spowodowane metabolizmem, bo już nie wiadomo co robię, co jem, jem na przykład po 5000 kalorii i to mi nic nie daje, tam nie przytyję nawet 2-3 kg. Takie ekstremalne rzeczy potrafię robić, tak. I tak się mówiło też na te grube osoby, co tam wcześniej mówiłem, teraz już chyba zapomniałem, co tam dokładnie mówiłem. Aha, że, o właśnie, że na grube osoby też się mówiło, o szyi nie masz. No niby to jest śmieszne, ale no ale nie powinniśmy się z tego śmiać, także okej, teraz o. You've done well, young wizard. Now place the tome on the pedestal and read the last part of our history. Wiadomo, nikt nie powinien się śmiać z osób, jakichkolwiek osób, bo nigdy nie wiadomo, jaka historia się kryje za tą osobą. I to często nie jest ich wina, z ich wyboru często to nie jest z ich wyboru taka sytuacja. Dobra. O, skamieniałość jest unikat. Dobra, teraz z powrotem do tej księgi. Ją chyba odłożyć na pulpit. Nie wiem, nie przyglądałem się temu questowi zbyt uważnie. Tak jak i każdemu innemu. Jedynym questom, którym się tak naprawdę w miarę przyglądam, to są te znajdki. Co oczywiście też znajdą się na moim kanale, też będę je robił. Założę się, że większość by chciała zobaczyć te z późniejszych, tam te motylki z krystalizacji, czy skąd, teraz nie pamiętam zbytnio tego. Te kulki, czy jak to się tam nazywa, też z krystalizacji. Te kwiatki, czy inne takie duperele, które potrafiają wkurzyć. No. Także jeszcze mam wiele rzeczy tutaj do pokazania. And now you know the wellspring of our deepest pain. Już nie wiem, I had forgotten Krakopatra came to power when our war began. Już jakiś głos przyjęty. Do tych wyzywających się. Dobra, tutaj był żuczek, którego oczywiście powinienem wziąć, ale ja już nie pamiętam, już sporo czasu minęło. No ale widzicie. Studnia duchów, oczywiście to jest. Trzeba tutaj wejść do góry. Tutaj mamy ostateczny loch bodajże. O nie, no. Gdzie ja idę, no? Dobra, idziemy do tej kolesiówy, którą. No kolesiówy, do tego bossa, którego pierwszego mijaliśmy tutaj u tych achniców. Nie wiem dlaczego, ale zawsze jak tutaj wchodzę, przechodzę, czy w ogóle wspominam o tym miejscu, to zawsze mi się przypomina ten krecik. Ja już w poprzednim odcinku na pewno o nim wspomniałem. Naprawdę fajna bajka. Chociaż zawsze w każdej bajce można jakiś podtekst przechwycić, uchwycić, zobaczyć, dojrzeć.
czy też jak to ktoś, jak to też kto to określi sobie. Dobra, i zbijamy. Koleś jest z mitu, czyli będzie wzrost. Mam nadzieję, że nie będzie dawał sobie, że nie będzie dawała sobie tarcz na, oczywiście na moją profesję, czyli na duże. Co oczywiście by się wiązało z miarę sporymi problemami, bo wiemy, że burza ma niewielką celność w stosunku do pozostałych profesji. A to powinno nawet ściągnąć tutaj naszego bossa. Na pewno. Może ponad 1000 będzie. Zobaczymy. Albo nawet więcej. A 939. Nieźle. Jedynkę dodać i mamy. Mamy pamiętną datę. To mogę odrzucić, bo będzie opór na to. A tutaj celność do burzy zawsze w cenie. Też jestem właśnie ciekaw, bo nie wiem, czy byli informowani ci wszyscy, co mają uczestniczyć w tym, bo już widzieliśmy, na pewno większość z was, któraś ogląda Dragon Balla i się interesuje tym, także powinna widzieć już te spoilery, kto będzie reprezentował ten wszechświat, gdzie jest Goku. No i powinno to też być jakoś w odcinku pokazane, a nie tylko, że wspomniane, że o jeny, dobra, byłem, poleciałem, poinformowałem, wróciłem i tylko tyle, że i tylko taka też informacja by była i nic więcej. Nawet nie pokazane, że tam przyleciał i dobra, wystartujesz w turnieju, ale to też by mogło, to też by było słabe. No właśnie, jeszcze odnośnie tamtego odcinka, to mieli Goku z Krillanem mieli przynieść jakiś tam kwasta na jakiś lek czy coś, chyba, że w każdym bądź razie jakąś roślinę dla genialnego żółwia tam pod koniec odcinku mieli to przynieść i tam spotkali tą Bapegulę w polskiej wersji oczywiście, tak ją bodajże nazywali. I cóż, no i coś tam zamienili, parę spraw, oczywiście Goku w swoim stylu nie pamiętał jej imienia, czy tam, nie wiem, w każdym bądź razie poprawnej jej nazwy. No i potem poszli, tam było widać jakieś tam te demoniczne, właściwie pierwszy raz chyba użyliśmy takie wejście. Akurat kiedy pojawiła się właśnie Baba Gula. To właśnie wtedy, chyba podczas trzeciej walki, Yamsha walczył z tą mumią. To już została przerażana. Bez sensu trochę, że tak szybko. Okay. Kiedy Yamsha właśnie walczył z tą mumią, tam było na tych językach i tam były te potwory i tak właśnie taka paszcza większa, tylko szerzej otwarta była w tym odcinku najnowszym z Dragon Ball Super, albo przynajmniej przypominająca właśnie to, ten styl przynajmniej. Dobra. I tu już wchodzę do kolejnej lokacji, koszary Karahana. I tu też znajduje się loch, pałac Karahana, gdzie tam będą właściwie sami bossowie do pokonania i wszyscy oczywiście z burzy, z tego co pamiętam.
No i oczywiście nie obejdzie się bez pomocy, żebym tego wieczność nie przechodził. No jak widzimy, tutaj też będą mosty takie drewniane. Właśnie, i tu jest możliwość zabrania. Zawsze to parę groszy jest, ale to wiadomo, każdy tutaj gracz może z łatwością zarobić kasę. Wystarczy powalczyć, kilka walk stoczyć i ma już parę itemków na pewno. Gdzie był ten żuczek? Tu jest skrzynia. Kasy, przypomnę. Ale trudno, idziemy. Może się napatoczy. Jest żuczek. Czy mi się wydawało, czy tam u góry był ten ruda? Mniejsza z tym. Tak przynajmniej wyglądało, ale tam wejść nie możemy. Także lecimy dalej. Do... Aha, dobra, to może... Ja tam po prostu dojdę, zaznaczę i tepnę się do domku. Zrobimy to zadanie dzienne, bo dawno nie robiłem na tej postaci. Chwila, to jest pałac Karahana, ojen. To gdzie ja idę, to jest loch dopiero. No to dopiero. To jest aż loch. Ale jak już tu jestem, to też sobie wybrałem. Widzę, że są zburzy. Warto by było sobie coś dorzucić tego pryzmatu. Na wszelki wypadek coś wrzucić. O, może to. A to nawet nie wiem po co mi. Na wszelki wypadek jakieś złote karty, ale mniejsza z tym. Dobra, to ja tutaj zaznaczam. Czekam się do domku. Dobra. Sklep ze szkieletami. Ambroży coś chce. No w sumie tak, bo sporo tam mi się powyświetlało, a jeszcze tutaj nie wracałem do centrum. I na pewno będzie coś chciał jeszcze ode mnie z Kruczego Gaju. Tak, z Kruczego Gaju on jest nauczyciel. Ta żabka. Dobra, teraz sztylety gdzie są? Dobra, w tą stronę. Koło Alei Kolosów. Dobra, i co tam było? Oczywiście od razu nam się tu wyświetla, ale... Ja tak z przyzwyczajenia. Nagroda bonusowa dla członków klubu. O co chodzi? Jaki to bonus jest? Czyżby to miało być podwojona ilość? To jakby wyglądało to z prezentem. Dwa prezenty by dostawał? Dostawała tamta osoba? Z klubem, czy jak to jest? Bo ja nie wiem. Ja bardzo rzadko kiedy mam klub. Naprawdę rzadko mam klub. Dobra, i lecę tutaj do bazaru i tutaj zakończę, także zakończę ten odcinek, także komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Hej!